Dobra, zaczynamy. Po budowniczym. Nie, jest dwóch impostorów. Wow. To jest najgorsze, nie lubię jak jest dwóch. Dobra, gramy. Idziemy do Storage. O nie, pójście pierwsze ludzie do Storage'a, to nie może skończyć się dobrze. W ogóle witam, kolejny odcinek. Like, sub, Twitch TV, Staszejbiak. Link jest w opisie, bardzo serdecznie dołączyć. Dobra, gramy sobie. Okej, ktoś wyłączył światło, ale jednak ktoś wyłączył światło. Ciekawe, a tutaj wpateczka. I Zaszka. Zaszka wyskakująca chyba z Venta. Jak to wyglądało przynajmniej? Nie wiem. Oko. Dobra, więc generalnie nie wiem gdzie, ale wiem, że Mandzio umarł. Oho. Mandzio nie żyje już co najmniej 13 sekund. O, i Mandzio jest Def Angelo teraz. No chyba ja pierwsza osoba, która kręcę. Zginie jest Def Angelo. Ja ci kręcę, ale Mandzio ma szczęście, no. Ale przepraszam, to jak to działa? No jak to? Aha, dało mu tę rolę teraz. No tak. Rolę Def Angelo, najpotężniejsza rola duszna. A, czyli to jest, no. A, czyli to jest już duszna. Jak pośmiertna go. Duszna. Czy Mandzio się dusi teraz? O, teraz pytanie, gdzie był Mandzio, nie? No bo generalnie. A gdzie znalazłeś ciało, Wikusiak? No ja nie znalazłam. Ja zobaczyłam, że nie żyje i poszłam guzik, bo nie wiem, gdzie jest. Wikusiak z 99, co robiłeś? To informacje nam zabrałaś w sumie. No właśnie. Wikusiak z 99, co robiłeś w tej rundzie? A kto ostatni widział Mandzio? A kto ostatni nie, widział Mandzio? Cichutko, ja chcę dowiedzieć się, co Wikusiak z 99 robiła w tej rundzie. Koło. I wodę taka się puszczała. A w którym miejscu? Na O2 była. Na Mendole. Chodzi ci tam w środku, przy środku, przy adminie, tak? A, pewnie nie, tylko woda się puszczała. Nie, no, była ze mną woda. Co? Co ty gadasz? Guzik! No byłaś ze mną woda, przecież nie byłam woda. Junior, czy ktoś tu kłamie? A to, a z tego koła gdzie pobiegłaś, Wikusiek z 99? Od razu do admina. No bo mnie przecież nacisnęła, no. Może tak być, może... A kto naprawił światło? Ja. Okej. Okay. Ja pilnowałam, czy Zacha robi taska, czy wentuje i robił taska. Czyli, a, jednak nie wentowałem, czyli, a, to dobrze. No mi się wydawało, że wentował właśnie. No to zdecydujcie się między sobą i zdecydujcie, czy wyrzucić wpadkę, czy Abiego. No, Lati, jak wyglądała twoja ścieżka w tej rundzie? Jak ty pobiegłeś? Nie mogę ci powiedzieć. Nie, nie przykro mi. Bo ogólnie mi. To stałeś na wencie tam w Medbayu i ja nie wiedziałem, żebyś wchodził tam. Może a czekajcie, stałem. czekajcie. A Junior, ty poszedłeś od razu w dół wtedy, tak? Po świetle? Tak. A widziałeś gdzieś tam Wikusia na dole? Nie, na początku. Wikusia nie kłamie, musi na pewno tam... Nie, no Wikusia by nie kłamała. Ja w ogóle nawet nie wiem, na O2 mi się nie wydaje, ja bym powiedział, że... Ja bym powiedział, że Junior kłamie. Leci z chuja Junior. Tam był, tam no ja tam byłem, bo ja Guzika spotkałem. Guzik naprawił światło. Chyba, że ktoś się po prostu na mnie przemienił i przez to widziałeś mnie. Możliwe, że ktoś się zamienił, też tak może być. Ej, B! Co? Czy ty zabiłeś Mandzia? Nie. Ktoś zabił Mandzia i Ej, musi tak za to wylecieć. Nie powiedział, że go nie zabił. Nie no, byłem z Zachą i tam wpadka też biegała do Storage'a. Ja stałam najpierw pod Storage'em i patrzyłam przez okno, bo jak Zacha poszedł zrobić pierwszego taska na Storage'u, to mówię, typ zaraz zginie, więc go przypilnuję przez okno. Chyba on robił tego taska. No ja też takie... Ja też stwierdziłem, że jestem pojebany, że robię od razu tego taska, ale jednak zrobiłem. Ebi z sobą robił tego taska? Robił, ale tak dziwnie krótko. To nie było 4 sekundy. No. Jak to nie? No nie mogę! Jak za szybko? Najwyraźniej źle liczysz. Mały kanister masz. Podejrzany, szczerze mówiąc, Apeson. Dla mnie Blad jest trochę podejrzany. Wikusia, czemu wychodzi? Wikusia, ja wiem, że zginąłem, ale nie musi z gry od razu wychodzić z tego powodu. No, byłeś najbardziej zaufaną osobą z tych internet osób. Internet mi wyrzuciło! Wikusia, to wina Orła. To przez to, że się nie uczyłaś. Przez to, że się na sprawdzian nie nauczyłaś niemieckiego. Ale internet mi odcięli. Mama odcięła. No. A ty jak gadasz z Discorda? Ruchy mi odciąć internet. No właśnie najlepsze jest to, że mam wczytywanie Discorda, to jest PogChamp. PogChamp. PogChamp widzowie. Dobra, robimy sobie tego taskę, idziemy na skana. Witaj na Getsu. Mister Nagetsu. No i ty tak stoisz, Nagetsu. Ty nie zrobiłeś tego taska, żeby specjalnie sprawdzić, czy się skanuje? Wow, nie mów nam. No serio! Wow! To było lamusiarskie zachowanie bardzo. Nie podoba mi się to. To było straszne.
Ale na getce się skanował. Dobra. Wszyscy tutaj stoją. Idziemy do specimena. Co to za kuba? Kupstein. Ty Kupstein. Mamy jednego taska w specimenie. Nie widzicie, bo jestem taki duży. Ale tego taska mamy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Task complete. A mi się podoba. Wychodzimy z tego specimena. Junior. O nie! Wie co tu leżał obok. Tatkę, wszyscy siedzą w specimenie. Te dwukropek, ale dramat trochę. Ha! Patka wejdzie i zgłosi. A Junior już zdążył spierdzielić. O! Guardian Angelo zadziałał. To było skanowacze. Mangi padł dokładnie 18 sekund temu, a AB o 8 sekund temu. Okay. Wiem, co wiesz. A wiem to, ponieważ jestem mądra i liczyłam. Okej, okej. Znalazłam ciało AB'ego rozkraczonego. Nie wiem czemu, ale wszystkie dowody wskazują na Kubę i Juniora. No, ale może powiem gdzie, w dolnej dekontaminacji znalazłam AB'ego, no ale jego już tam nie było za 7 minut. Widzieli jakich czyli to nie jest. Dobra, robię cięcie i widzimy się jak będzie podsumowanie. Kto jeszcze wbiegał, ja? No, ale ja nie mam z pretensji, tylko mówię... No dobra, no, przegrałeś, ale próbowaliście ładnie. Ja mam pretensje, że tak łatwo było was zaorać. Czesaj, Mandzi! Odblokowano osiągnięcie Sherlock. Sherlock odblokowałeś, kurwa. Jesteś Sherlockiem teraz. Jedno z najlepszych osiągnięć podobno, jak do zdobycia. Ej, co można za te pinsy kupować, bo się się za magiczne fasolki starego Pottera. Dostałem powiększenie dwa razy. Beans. Ja sobie życie ustawię. Przedtem miga coś tam. Nie, bo później Mr. Beast jest. Ostatnia runda. Ostatnia, no. Raz ci? Czemu na nic nie stać? Patrz, ej, patrz, Mandzi, jak teraz jestem zakamuflowany. Ja ciebie już chyba nie znajdę. Bloody! Bloody! Można będzie dać teraz zajebisty tytuł. Bloody Mandzio mistrzowie kamuflażu. Dobre. Dobra, startujemy? Czy kogo brakuje? Nie, no chyba... czy nie? A Wikusia wyszła. No dobra. Wikusi nie ma, no. No tak gramy w dziewiątkę. No dobra. Bloody! Bloody, halo! Bloody, nie widzę cię, Bloody! Jezu, nie widzę, za dobra, startujemy. Jeszcze fryzura Lady. Na Elisa jest. Bloody, nie ma go. No, teraz jesteśmy bo... niewidzialni. Kiedyś znajdę Bladeuszu. Uuu, inżynier. Dobra. Bloody, Mandzio, mistrzowie kamuflażu. Dobra, tutaj możemy wskoczyć sobie do Venta. Cyk. Oj, nie mogę wskoczyć. Vent. Pewnie jakiś specyficzny przycisk jest do tego. O, Bladeusz. Nie widziałem go. Kto tam był? A nie. A teraz mamy cooldown 20 sekund, żeby w ogóle ten... żeby wskoczyć do Venta. Teraz zmniejszyć chyba ten cooldown. Dobra. Na getsu. Czy co mi chcesz zrobić? Widzę to w swoich oczach. No i dobrze widziałem w jego oczach. A jestem Def Angelo! Teraz mogę kogoś chronić, protektować i ratować. Dobra. Idziemy chronić ludzi. Tutut. No nikogo nie widzę. O, Mandzio też nie żyje. Czemu zabiłeś mojego brata, no? Bo go nie lubię. Ja cię kręcę. Nie chcę być impostorem, kurwa, znowu. Zabiłeś mojego brata kamuflaża, no. O co kto chodzi? Kto by chodził teraz z elektryka? Nie, no Junior rąbnął, przecież jak widziałem nawet, że rąbnął Mandzio, no. Rąbnąłem z czystej zawiści. Ja cię kręcę, jak mi jest smutno. Z czystej zawiści nienawiści. Czy tam jeszcze, czy tam przypadkiem ale na co nie rąbnąłeś drugiej osoby? Nie, no spokojnie, Mandzio, tylko takie rople, nie martw się, bardzo cię lubię.
Ale smutno mi, bo miałem mojego brata, mojego lata kamuflaża. Ja nawet tam śpiewałem piosenki o przyjaźni i zachęcałem cię, Bloody, żebyś zamordował Kubę. Ja też ciebie zachęcałem, ale się z takiej okoliczności. No, ja mówiłem, weź zabij, a ty tak nie byłeś chętny. Dobra, idziemy. Dobra, wiecie co, skoro to ma być ostatnia, wywalcie mnie od razu, zacznijmy kolejną gierkę. Ach, bo to jest, getsu, znowu jestem trzeci czy czwarty z juniorem chyba. Znowu wpadłeś. Nie, drugi raz ze mną jest. O, widzisz, Margetsu, nie wytrzymałeś presji. Spokojnie, Zaka! Teraz kolejna presja, to nie na moje nerwy. Zaka, uratuję cię! Ej, szeryf, kiedy jest potrzebny! O nie! Mangetsu się zmienił! Zostaw mnie! Nie wiem, którą wpadką jestem! Nie poznamy! Nie wiem, którą wpadką jestem! Musimy wpadkę! Bo jest mnie! Tak, mnie... No tak, no to jest mój... Jakby mnie nie było, to by nie było nas dwóch! To jest logiczne! Jedna wpadka jest fałszywa, musimy ją głosować! Myślę, że to wpadka była. Myślę, no ja widziałam, że to byłam ja, no przecież... Myślę, że to było logiczne, bo były aż dwie wpadki. Wy głosujcie mnie, ale teraz taka zajebista runda, żeby była, taka miocio, taka po prostu... Wiesz, co by było, gdybyście rzeczywiście wpadkę wyrzucili? Kuba, czemu zagłosowałeś na wpadkę? No bo wpadka, powiedziałeś, że to wpadka. Kuba, a jak mówię, że ty jesteś impostorem, to na siebie nie głosujesz, nie rozumiem. To było widać, że sam mówiłaś kiedyś? Mówiłaś kiedyś? Nie wiem, cały czas... O, ale jest taka krótka runda, tyle expa. Warto było, warto było. No, warto było. Worth it. Nie, szybko później odblokujemy. Dobra, odpalaj to, zaczynamy. Dobra, odpalam. Startujemy! Lecimy! Bracie Krzaku! Bracie Krzaku! Ciekawe, czy zdążyłem? No i nie zdążyłem equipment. Pierwszy raz w życiu! No i... Jeszcze zmieniający się! Jestem wkurwionym pilotem w krzakach. Wow! Pierwszy raz w życiu. To się zdarza tak rzadko. To świeże no zabójstwo, mega świeże. I bracie Krzaku, chyba widzieliśmy ten sam kolor. Mi się wydaje, czy to ja Mandzio myślę, że to tak wydaje. Zemście na... Nie, Mandzio nie robi. Nie, poczekaj, Junior, jesteś Guardian Angelem. Eventował, by the way. No. Powinieneś podziękować. No nie możesz wychodzić, jak jesteś Guardian Angel. Widziałem tego zbrodniarza, ponieważ poczułem jego swąd. Ja widziałem, jak Vlad eventował, by the way. Tchórz? Chyba ty jesteś pijany, ale to szczerze. Chyba nie jesteś pijany, to jeszcze ślepy na dodatek. Natomiast... Ale poczułem swąd takiego pewnego, zdenerwowanego, aż poczerwieniałego ze złości gracza. Mangetsu, ale jebie. Mangetsu? Tak, ty wystąpiłeś. Minęliśmy. Jestem czerwony, jestem burakiem, mam złość. Nie masz krwi na rękach? Mangetsu, czemu zabiłeś swojego poprzedniego brata impostora w poprzednim wcieleniu? O co chodzi? Nie zabiłem tego, Bladeuszu. Musisz mi uwierzyć na słowo. Sprawdziłem sobie telewizorek. Na ile twoje słowo jest fajne? I słuchaj, to jest bardzo świeże zabójstwo. Jeśli to nie jest tak, jakiś... jakiś self-report... No to Mandzio prawdopodobnie... Przybiegałeś obok nas i zabiłeś. Ojejku, ale że tak pogrywasz. Mangetsu, powiem ci tak. Ja z moim bratem Krzakiem otwieraliśmy drzwi do elektryka, żeby naprawić wszystkim światło. Bo może my się schowamy w krzaku i nam ciemność nie straszna. A nawet podczas ciemności w krzakach zachodzi lepsza fotosynteza, ponieważ odpoczywamy wtedy. Chociaż to nieprawda, bo przydałoby nam się słońce, żeby szło to jeszcze lepiej. Ale my sobie damy radę. A tacy... Właśnie śmiertelnicy, ludzie jak wy, w ciemnościach się mordują. I właśnie Mangetsu, zobacz, nie mogę się powstrzymać, zabiłeś Juniora. Ale wiesz co, Mancio, myślę, że mamy jakiś punkt wspólny, tak? Ja jestem burakiem z kolorku, ty jesteś też jakąś rośliną, krzakiem, więc wydaje mi się, że wspólny mianownik byłby tu jakiś, wiesz? Ale mnie się wydaje, że w tej sytuacji i tak to Mangetsu, prawdopodobnie czy jesteś ty. Czy ty się potrzebasz pod naszego kuzyna Guzika, który również jest krzakiem? Dlatego mam licencję pilota. Musisz się wypowiedzieć teraz. Kuzynie Guziku. Tak, słucham was, kuzyni. No nie wiem, nie słuchałeś wszystkiego, co mówiliśmy? Nie chcę się zdziewać nauczniki, no to się zdziewa nauczniki. Bracie Bladeuszu, a co jeżeli to się ktoś przebrał za Mangetsu i to nie był Mangetsu?
No nie wiem, mało prawdopodobne było zgaszone światło. A, rzeczywiście to prawda. Ale to jest możliwe. Ale mało prawdopodobne, żeby przy zgaszonym świetle rąbał? Nie, bez sensu trochę. Właśnie, tak, rąbać to niebezpiecznie przy zgaszonym świetle. No, w takim razie bez wątpliwości. Musiał być drwalem, żeby rąbać. No. Oj, Mandziu, Mandziu. Kto na mnie zagłosuje, jeszcze nie wie, na co się pisze. No, ja zagłosowałem na guzika. Ale łatwo. Dobra, na Getsu dąży do swojego brata juniora, trzeba było go nie zabijać. A może właśnie dlatego go zabił, bo wiedział, że będzie wyrzucony i złego go razem. Pewnie o to chodziło. O, wiem, teraz zrobię, zostanę trzecim bratem krzakiem, zmieniając się w Bladiego albo Mandzia. Brzmi zajebiście. Trzeci brat krzak. Piękne. Piękna sprawa. Nic nie widziała. Trzeba ją zamordować. Dobra, teraz tak. Dobra. Guardian Angel znowu kogoś uratował! Wow! Co tam mówisz, Kuba? Że się nie da, kuch! Czego się nie da? Zrobić tego walonego taska, no! No tak, że Kuba. Taska nie możesz zrobić, czekajcie, Kuba. Jak się... I próbuję zrobić te walone... Jak się nazywają? No. Ej, wiecie dlaczego Kuba nie potrafi zrobić tego testa? Sprawa była taka, jakby nigdy nie siedzimy sobie w krzakach z Mandziem, kiedy nagle podbiega trzeci krzak, Mandzio, i zaczął mnie gonić. Ja wiem, kto to jest, jest tylko jedna osoba, która może być zazdrosna o naszą przyjaźń pomiędzy braćmi krzakami, która nieważne od tego, jak bardzo próbuje zwrócić twoją uwagę i złapać twoją atencję i być twoim przyjacielem i tak zawsze kończy wywalony na zbity pysk, jest nie to kto, nie kto inny aniżeli AB! Hej, Bi! Nigdy bym... Prawda, że przebrałeś się za... No, Guzik, chciałeś coś powiedzieć. Nigdy bym się nie przebrał. To, a nie widzicie, że Guzik próbuje się po was stopić, ale jednak ma słuchawki? Guzik jest kuzynem krzakiem, jaki ty głupi AB jesteś. No. Jeżeli jest kuzynem krzakiem, nie możesz się przebrać za brata krzaka, debilu. No jak nie? Głupi jesteś AB. Ja cię nagłosuję, bo ty głupi jesteś AB, wiesz? Nie, to się... Guzik, tam, weź. No niestety, AB. Znowu wpadłeś, żebym zastępował krzaka Mandzia na mojej warcie. No, dokładnie. No, Ejbi, przegiąłeś pałę z tym zastępowaniem krzaka Mandzia. Chciałem ogólnie, żeby głosowali na ciebie, ale w sumie głosowanie na Ejbiego też jest ciekawe. Ale czemu mieli głosować na siebie? Ogólnie dobra. Ejbi, zamieniłeś się w krzaka Mandzia. A ja znalazłem... Nigdy bym tego nie zrobił, przecież nigdy bym się nie wrobił w Mandzia. Nie próbowałbym przejąć. I jeszcze ja widziałem, jak miał na mnie ochotę miał. Całe szczęście uciekłem. Jestem ciekaw, co Guzik ma do powiedzenia. Nic nie ma do powiedzenia. Nie, ja już nic nie mam do powiedzenia. Tak. Nic już nie mam do powiedzenia. Nieważne, że znalazłem ciało, to wiem. Ważne, że AB został złapany na gorącym uczynku za swoje zbrodnie. Tak, tak. No, to cię nauczy troszeczkę posłuszeństwa, AB. No. Nigdy nie będziesz, nie dołączysz do naszej gildii krzaków. Nigdy nie zostanę krzakiem. Już nigdy nie zostanę krzakiem, smutne. Piękna sprawa. Bardzo mi się podobała ta runda.
Teraz będę miał petarę ślinkę, to prawda. No nie, mógł rozdzielić krzaki. Wszystko by się udało, gdyby nie krzak. Dobrze, jako Guzik, że tylko... o co chodzi? Guzik, wydaje mi się, o że co na tym, chodzi? Wydaje mi się, że na tym świecie mogą żyć tylko krzaki i ich rodziny. A, masz rację. Kuba, nie pasujesz do naszej paczki. Nie, no nie mogę. Ale... Ty ma kwiatek. Ale, bo próbuje się podszyć właśnie, o to chodzi. Nie, że... no wygląda nie, tak naturalnie. Nie, próbuje się podszyć z tym wielkim czymś na głowie? Nie, nie widzę, że jest tak naturalnie. Ale Guzik, bo mnie dalej ciekawi, co ty miałeś do powiedzenia po poprzedniej rundzie. Ale czy właśnie wiadomo, co powiedzieć. Jakby to, że... Moi to, że drodzy zebrani, wydaje mi się, że chciałbym zabrać głos. Czy, to czekaj. Nie, to zaraz zabierzesz. Wydaje mi się, że to, Kuba, że ja zostawiając cię z Zachą, idąc sobie na spotkanie z kuzynem Vladim i z kuzynem Mandziem w ofisie, sprawdzając przy okazji, kto żyje, kto nie, i zwracając uwagę na to, że jednak Zacha nie żyje, wróciłem, patrzę, a ty dalej tam jesteś i Zacha też tam leży, martwy. Dobrze. No to znaczy, że sam ogdawaj Zachę. To znaczy moi drodzy zebrani, ja chciałem tutaj zabrać głos, ponieważ mam bardzo ważną sprawę. Mów, Mandziu. Tak, słuchamy. A, zaraz, w sumie to nie może być, nie musi być rozwiązanie tej zagadki. Bo właśnie chciałem powiedzieć o tym, jak moja fryzura, bardzo oryginalna, która wcale nie jest podobna do fryzury mojego brata Bladiego, jest lepsza od jego fryzury i chciałem was namówić na zagłosowanie na niego, ponieważ używał Venta na moich oczach, ale w sumie on może być po prostu drugim inżynierem. No to by być. Rzeczywiście, zatem nie, jednak nie zdradzę mojego brata Bladeusza. No jak, to Guzik... Kuba próbuje bardzo bezczelnie się tutaj... Ja mówię, ja... W nasze kręgi rodzinne. Ten walony kozik i mi trzy razy nie wyszedł, bo coś zmisklikowałem. No zmisklikowałeś przypadkowo klikając ku na Zachę. No niestety Kuba lasko. O, Bladi, ale z drugiej strony ja, wiesz co, Bladi? Zabić, zreportować i na mnie zrzucić. Ja wiem, że Kuba nie jest krzakiem, ale wierzę, że jest na tyle głupi, że mógł trzy razy popsuć zadanie z klikania. Dzięki, Mandziu, że wierzę w moją idiotę. Dobra, to co proponujesz, Mandziu? Wydaje mi się, że Guzik w ogóle może nie być kuzynem krzakiem, a może być krzakiem szpiegiem. Zobacz na jego headset szpiegowski. Ładnie, ma takie dziwne słuchawki. Ja jestem krzakiem lotnikiem, no, pilotem. Kto widział, żeby krzaki latały? Jak ty głupi jesteś, weź do jej biegnąć. Bo rozjuszyłeś nas, Guzik, troszeczkę. Rozjuszyłeś nas trochę. Guzik. Jaka ta runda jest głupia. Tak, to był dobry argument. Następny raz... Chodź, Guzik, u mnie jest lepiej. No. No, nie będzie mi tu na żaden krzak... Bracie krzaku, inżynierze, jak coś, to damy radę. Kto to widział, żeby krzak po wentach skakał? Nie mogę! Schowali się w wencie oboje jako inżynierzy. Wow. Wal krzaka Bladeusza! Wal go! Wal krzak! No nie może go walnąć, bo ma tego! Nie zamknąłem! Zamknąłem Kubę! Nie! Zapomniałem! Zagolam! Nie da z tym, no pipo! Bracie krzaku! Bracie krzaku, wychodzi na to, że na sam czy koniec nie dnia... Czy Guardian Angelem? Kto to myślił na sam koniec dnia, bracie krzaku, wychodzi na to, że jednak w rodzinie siła. Najpierw w rodzinie. No, nie. On wentował. No niestety. Nie, no nie mogę. Właśnie nie zdradzę mojego brata krzaka. Ta runda była piękna. Po prostu stoją trzy krzaki, dwóch Mandziów i Bladi. Ładnie po prostu. Krzak. Zawsze dadzą. Ale lepiej. One imposter, a mogłcy.
że ja byłem inżynierem i ty wskakujesz do Venta, ja sobie mówię, nie no, chyba jest impostorem, co nie? A ja też myślałem, że ty jesteś impostorem. O czym się zastanowiłem, czekaj, jaka jest, co byłoby śmieszniejsze, jakby Blady był impostorem, czy ja by był drugim inżynierem? To nie? I ja tak na początku myślałem, pierwsze co myślałem, że to ty pierwszy zabiłeś w ogóle tego, ja tak, no dobra, no Mancio zabiła, dobra, no czy... Wow, ale to była piękna runda, bardzo mi się podobała.